Dzień dobry Polsko, witamy Was z Wrocławia, ja jestem Alex, a Wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Dzisiaj zawitaliśmy do Mariusza, który ma lat 27 i mieszka we Wrocławiu. Zgadza się Mariusz? Tak. W ogóle to takie trochę spóźnione nieco życzenia urodzinowe, bo 17 lipca skończyłeś. Mieliśmy być u Ciebie troszeczkę szybciej, ale nam nie wyszło. Mamy swoje obowiązki. Ale przyjmij najlepsze życzenia, nieco spóźnione życzenia urodzinowe. Mariusz, przyjechaliśmy tutaj porozmawiać z Tobą o Twojej aktywności w sieci, głównie na komunikatorach społecznościowych. Używasz takowych komunikatorów? Onagle. Jeszcze raz? Onagle. Taka strona. A na przykład jakieś komunikatory typu, nie wiem, Messenger? No tak. Używasz takich, tak? Jesteś tam dosyć aktywnym, czy nieaktywnym? Aktywnym. Kiedy ostatnio zużywałeś? Dzisiaj, wczoraj? No dzisiaj pisałem z kolegą, bo właśnie jechałem do niego. Uh-huh. A wczoraj? Wczoraj też. A z kim wczoraj pisałeś? Z kolegą, z koleżanką. Uh-huh. A koleżanka ile miała lat? Wczoraj akurat to o rok młodsza ode mnie, czyli właśnie wczoraj. Uh-huh. Akurat wczoraj, a wcześniej? No to różnie. A na przykład? Z koleżankami ze szkoły, z mojej byłej. Uh-huh. A z takimi, 18. które jeszcze do szkoły chodzą? No też mam. I ile one mają lat? 17-18. A młodsze? Jest jedna, tak. Jedna. I ile ta jedna ma lat? 16 albo 15. Uh-huh. Mariusz, czy to jest Twój komunikator? No to jest moje. To jest Twój komunikator. Tak, moje. Mówisz o koleżance, która ma lat 16, tak? Mariuszku, tylko staraj się głośniej, bo ja już jestem trochę, wiesz, wiekowy człowiek, półwieczny, więc nieco przygłuchy, więc będzie nam łatwiej, jak będziesz nieco głośniej mówił. To, co jest na szaro, no to wiadomo, no to jest to, co ty piszesz, tak? A to, co jest na niebiesko, no to jest osoba, z którą korespondowałeś. Zacząłeś rozmowę i postaraj się na głos. Pytasz co? No, i ta osoba ci odpisuje, że kim ty w ogóle jesteś, tak? Napisałeś, że nazywasz się Mariusz i napisałeś, że ile masz lat? 18. A co ci odpisała ta osoba? Ona ma 11. No i? Nie pisałeś dalej? Nie pamiętam. Ja ci przypomnę. Nie tylko, że nie pisałeś, znaczy pisałeś, ale na przykład pokażę ci z tej konkretnej rozmowy, z tym konkretnym 11-letnim dzieckiem, takie zdjęcie. Szafę widziałem przed chwilą. Zgadza się? Twoja szafa? Twoja szafa w Twoim pokoju, taka przesuwana, a cała reszta też Twoja? No, wiesz co, mnie to nie przeraża, wiesz, mnie męskie przyrodzenia nie kręcą, więc nie krępuj się mnie. Ja już te zdjęcia widziałem dosyć długo, od paru miesięcy. No to co, pamiętasz już takie koleżanki, 11 lat? Było ich więcej? No było. Było? Czy, no, ale z takimi młodszymi, 11, 12, czy z jakimi? Różnie. Mhm. Ale wspominasz sobie jeszcze jakieś takie osoby w tym wieku? No, było parę osób. Było parę osób. No to popatrz, to mam kolejny komunikator. Znaczy, kolejną twoją rozmowę z tego samego komunikatora. Ten sam komunikator, tylko zupełnie inna osoba. To sprzed paru dni rozmowa. Ale ty taki sprytny chłopak jesteś, widzę. Bo... pytałeś się na przykład o rzeczy typu mycia się pod prysznicem, czy ta osoba może tobie wysłać zdjęcia, bo ty sobie właśnie się kąpiesz i jej wyślesz, czy ona może tobie w zamian. Bardzo szybko usuwasz takie wiadomości. Tylko masz pecha, bo my jesteśmy trochę szybsi i mamy techniczne możliwości odzyskania takich wiadomości. Na przykład mamy właśnie tutaj. I tutaj kolejna osoba w czasie rozmowy, gdzie prosisz o zdjęcia spod prysznica, pisze tobie, że ile ma lat. To już jest druga osoba. Mam wyciągać więcej, czy pogadamy szczerze, jak sobie obiecaliśmy? Nie muszę. To ile tych osób jest w tym wieku? No nie wiem, nie liczę. Ale tak. No, trochę jest. 10, 15, 20. No może. Ile? No może. A, że może 15, tak? W takim wieku 11, 12 lat. Okej. Okay. Mariusz. Dzięki Twojej mamie widziałem
twoje prywatne zdjęcia. Mógłby pan powiedzieć, żeby ten pan, który tam się na mnie patrzy po prawej stronie, odszedł? No to ten pan nic nie zrobi, nie obawiaj się. Po to my tu jesteśmy, żeby tobie się krzywda nie stała. Pan nie chce mieć później. Nie będziesz miał, nie obawiaj się. Nie obawiaj się, nie obawiaj się. Po to jesteśmy, żeby dbać o twoje bezpieczeństwo. Mariusz, słuchaj, widziałem twoje zdjęcia od dzieciaka, bo pani, twoja mama mi pokazała. Do zdjęcia, które nawet zrobiłeś sobie tydzień temu z siostrą. Ja się przyznaję. Ty jesteś, ale jesteś przystojny chłop. Jesteś przystojny chłop na tych zdjęciach przynajmniej. Znaczy nie, żebyś mi się podobał, ale oceniam cię ogólnie jako człowieka przystojnego, elokwentnego. Proszę. Ja się właśnie tak nie czuję. I dlatego próbujesz. Próbowałem. Z 11-latkami? Znaczy, no nie chodziło, że 11, bo później się dowiadywałem, albo po prostu pisałeś za późno. No kurde, od początku. To jest piąta, szósta, tak siódma informacja. Ja nie toleruję swojego ciała. No nie tolerujesz swojego ciała, a zobacz, ile mam twoich zdjęć w negliżu. Tamto ci z szafą pokazywałem. Dobra, no wysyłałem, no wiem. No to jak nie tolerujesz, to byś go nie fotografował. Patrz, tu mam twoje kolejne spryszynice, a teraz już masz inną zasłonkę, nie? Takie czarne kropki. No. Bo tu jeszcze była taka gładka biała, teraz już wiem, że masz inną zasłonkę pod prysznicem, bo też przed chwilą widziałem. Mariusz, no nie tolerujesz swojego ciała. Tak mówisz. To wytłumacz mi proszę, po co pytasz się 11-latki, czy chce zobaczyć to twoje ciało? Skoro ty go nie tolerujesz, to podejrzewam, że sądzisz, że takie 11-12-latce się będzie podobało? Albo inaczej, czego nie tolerujesz w swoim ciele, twoim zdaniem? Co jest takiego złego w twoim ciele, że dorosła kobieta by się nie zainteresowała, a dziecko tak? Nie. No bo mówisz, że nie tolerujesz, ale nie wiesz, czego nie tolerujesz. W ogóle całego ciała. Ja się sobie nie podobam. Okej. Okay. No to też dobrze, bo to wiesz, narcyzm nie jest niczym przyzwoitym na dłuższą skalę i na większą. Więc bycie narcyzem też nie jest dobre. Ale wiesz co, tak sobie myślę, bo to jest kwestia pokazywania sobie siebie pod prysznicem. Ale po co? W jakim celu? Do kolejnego dziecka, to już te dwa mamy ustalone, ale tu mam kolejne. Na przykład piszesz coś takiego, że ty masz penisa, a dziecko ma cipkę. I pytasz się to dziecko, czy chce zobaczyć, jak nim ruszasz. Po co? Spróbuj mi to wytłumaczyć, mnie przekonać. Nie umiesz wytłumaczyć? A dziecku bardzo intensywnie tłumaczyłeś. Ty między nogami masz muszelkę. Nie, to są twoje wypowiedzi. Ona napisała, że tak mama do niej mówi. Nie. On tak pisała na początku. Mariusz, no przecież ja mam komunikator cały i ja widzę, kto co pisze, także to nie, że mama tak mówiła, nie, to twoje. Ale okej, dobra, niech będzie po twojemu, nie będę polemizował. Teraz kolejny cytat i nie powiesz mi, że to dziecko napisało. Wiesz, teraz mi stoi, a to się wkłada do cipki. To już chyba nie pisało dziecko, że mu stoi coś. Chyba serce z wrażenia co najwyżej mogło stanąć. Mariusz, bo mamy kolejne rzeczy. No ja przyznaję się, nie musi pani już tego czytać. Wstydzisz się teraz? No. Wstydzisz się teraz, no rozumiem. Też bym się wstydził, okej. Okay. A powiedz mi, czy ciebie pociągają takie dziewczynki małe? Nie. Czujesz jakiś pociąg? Nie. Nie? A może jednak, bo jeżeli tak, my jako fundacja mamy możliwość zorganizowania tobie na przykład pomocy psychologicznej albo pomocy seksuologa, jeżeli czujesz taką potrzebę. Ja o tym rozmawiałem przez dłuższy czas z twoją mamą, bo ponad godzinę czekając na ciebie rozmawialiśmy tutaj z twoją mamą. Jeżeli czujesz, bo tak może się zdarzać, to takie choroby też istnieją. Jeżeli czujesz coś takiego, to my postaramy się tobie taką pomoc załatwić. Jak myślisz? Ale czujesz, że potrzebowałbyś się skonsultować z psychologiem, z seksuologiem? Mógłbyś porozmawiać. Czyli czujesz jakąś formę podniecenia, tak? Przy kontaktach z takimi dziećmi? No ale o tym będziesz ewentualnie rozmawiał z seksuologiem? Okej. Okay. Dobra, ale... No jest rozmowa ze mną, zgłaszasz akces rozmowy z psychologiem bądź seksuologiem.
Mariusz, miałeś już do czynienia kiedyś z prawem? W sensie jakichś zarzutów? Nie. No miałeś, no. Miałeś, ja wiem, że miałeś. Tak, no tam w Krakowie jak byłem, to na to miałem. No zgadza się. Mariusz, bo masz świadomość, że to, co piszesz, te zdjęcia swoje nagie, które wysyłasz, masturbacja i inne takie, to również stanowi przestępstwo? Wiem. Wiesz o tym, że to jest przestępstwo? Ono jest bardzo konkretnie opisane w kodeksie karnym, jest to artykuł 200 kodeksu karnego, który mówi o przestępstwie pedofilii. Pedofilia dotyczy wszystkich osób poniżej 15 roku życia. Ty z takimi korespondowałeś nagminnie jeszcze wczoraj. W związku z powyższym, że mamy co do ciebie uzasadnione podejrzenie, że popełniałeś właśnie takie przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego, naszym obowiązkiem jako Fundacji CPU Polska było poinformowanie Komendy Policji we Wrocławiu o tym fakcie. I w tym momencie, jak widzisz, pojawili się panowie policjanci i w tym momencie zobowiązani jesteśmy jako ECPU Polska przekazać ciebie w ręce policji. Tak jak powiedziałem, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 200, panowie przejmują od nas czynności i poprowadzą.